Cześć, ja jestem Boleś, a to jest symulator operacji 2013. Tym razem już troszeczkę, powiedzmy, normalniej, bez takiego głupiego wstępu. Jak takiego, nie powiedzmy, że głupiego, tylko takiego, który pokazuje, co się dzieje w grze. Dzisiaj przeszczep oczu i przeszczep trzech zębów. Lecimy, bo to są dosyć trudne operacje, szczególnie przeszczep zęba. Zębów. Jak zwykle radio mnie troszkę denerwuje. To można sobie wyrzucić. Tą muzyczkę co ostatnio. I wyrzucę jeszcze to radio, żeby nie hałasowało za bardzo. Okej, tak żeby sobie tutaj w tle grało. A nie żeby było pierwszoplanowym dźwiękiem. Dobra, nie pensetę, tylko nożyczki chcę. Są jakieś nożyczki do paznokci czy coś. Dobra, o, poszły nożyczki. No, trzeba. O, no proszę bardzo. Dobra. Okej, jeszcze z drugiej strony. Poszły, dobra. Przesunę sobie znowu timer. Cyk. Dobra. Ta operacja jest w miarę łatwa. Ja zawsze korzystam z tego sposobu, że biorę ołówek. Okej. I wbijam mojemu pacjentowi ten ołówek w oko. Długopis również mogę wbić w oko mojemu pacjentowi, bo dlaczego nie? Dobra, poszło. Ten długopis jest dosyć ostry, bo... dobra. Ta piła mi nie jest potrzebna. No, come on. Nie, moje niebieskie oczy. Dobra. A to co jest? Wow. Mogę mojemu pacjentowi okiem ruszać. Ale fajne. Żeby mu brwi nie wpadały do oczu. Co jest? Co mu się dzieje z oczodołami? Dobra, mogę mu jeszcze... Albo może młotkiem mu wybiję te oczy? Czy będzie widać, że antywirus tutaj działa? Nie, młotek to chyba mało da. Strzykawka, która tamuje w krwawienie, spowodowała, że krew mu leci. Dobra, nieważne.
można mu wbić jeszcze raz ten w oczy, bo... Nie, teraz już mu trzeba wybić te oczy. No proszę. Dobra, mój ulubiony skalpel do przecinania takich różnych rzeczy, do których nie znam skalpela przeznaczenia, czy jakoś inaczej. Trochę inaczej to miało być, no ale dobra, używam tego, kurde. Dobra, nie. Biorę cokolwiek. Dobra, okej. Odcinamy mu tu oczka. Cyk, poszło. No dawaj, dawaj. Odcinaj to. Poszło. No przewróć to oko na drugą stronę. Dobra, poszło. I bum, poszło ładnie. Okej. No i teraz nowe oczka. Ja teraz sobie wezmę tutaj bilę, ósemkę. Tak naprawdę to nie jest bila, bo to by była większa bila. Weszło, no proszę bardzo, bila ósemka. I teraz takie oczko z uśmiechem. Dobra. No. I bum. Poszło. Ładnie. Na szóstkę w 6 minut. Okej. Okay. Przeszczep zębów jest troszkę bardzo trudniejszy. Jak widać, to jest jedyny na sali operacyjnej, z którego jedynie piątkę dostałem. Dobra. Teraz mi się nie chce tego radia nawet przecinać, czy coś tam. Jak zwykle musi być coś, co utrudnia dostęp do naszego pacjenta. W tym wypadku maseczka jakaś dziwna. O, no proszę bardzo, jak poszło. Doskonale. Dobra, ja już wiem, czemu nasz pacjent nie ma tutaj gogli przezroczystych, tylko ma tutaj taką maseczkę do spania. Bo przecież gdyby zobaczył, co tu się dzieje, to by się przecież tutaj pożegał, bo przecież szczęka mu idzie gdzieś tam pod nos, czy tam nawet do oczu mu wchodzi szczęka. A więc lepiej się może zajmijmy, bo to jest dosyć niezła wada zębów, więc trzeba mu te zęby od razu wybić młotkiem. Z moich obserwacji wynika, że te zęby chore o dziwo w ogóle ciężej wypadają niż te zwykłe. No, dawaj. Wybij mu te zęby. Dobra, poszedł chory ząbek? Nie. Teraz poszedł? Poszedł. Tak, tu ten? Nie. No, dawaj tym młotkiem, grzmotnij mu w tego zęba, co tam jest. O fuck, ile on już krwi stracił. Dobra, poszło. Cyk, młotek. Dobra, ile z tych chorych zębów poszło? Jeden tylko. O, poszedł kolejny. Tak.
No i kojfnął mi pacjent. Pierwszy raz na odcinku. Właśnie aż o tak dobrze. Brutalnego morderstwa. To jest właśnie dlatego gram tutaj po polsku, nie dlatego, że nie znam na przykład angielskiego, tylko tak jak jest tutaj, dokonaj przeszczepu zba. Dobra. Ciśniemy, ciśniemy, dobra. No, rozetnij mu to. Jest! Teoretycznie to wiertarką się ten przeszczep powinno robić, no ale... Who cares? O, poszło bardzo fajnie. Spadaj mi z tym. O, no proszę, wszystkie ząbki chore są obok siebie. Cieszę się niezmiernie, bo jak przyrżnę mu tam rasa porządnie, to już polecą wszystkie. Nie, no mój młotek mi poleciał. Dobra, tu, czyli widzę, że tłuczkiem do kolan będę to musiał zrobić. To się nazywało tłuczek do kolan? Nie pamiętam. Dobra, boom. Trzeba mu ten młotek w gębę wsadzić, żeby coś zrobił. Poszedł pierwszy. Poszedł drugi. Poszedł trzeci. No bardzo ładnie, szybciutko poszło. Jezu, już myślałem, że mi ta strzykawka wyleciała poza stół. Może się jednak okazać, że jej teraz tu nie dosięgnę. Jest, dobra. Proszę bardzo, jak ją ładnie tą strzykawę tutaj upuściłem w powietrzu. Dobra, jest zero utraty. No i teraz przechodzimy do chyba, nie wiem, czy trudniejszej, czy łatwiejszej części odcinka, żeby mu wszczepić te ząbki z powrotem. Więc teraz trzeba urwać tą klapkę, bo ona jedyne, co tutaj przeszkadza. Okej. No dawaj. No dawaj, kurde, o. Okej, ciśniemy. Mam tutaj ząbek i przyczepiamy mu go tu. Nie wiem, czy na dół chyba też na dół się chyba też liczy. Proszę bardzo, ząbki, które powinny być w górnej części jamy gębowej, lądują do dolnej części. Dobra. Zrobię z niego taką myszkę Miki trochę. Czy myszka Miki ma takie zęby? Chociaż troszkę wątpię, to możliwe. Co jest? Jeszcze jednego ząbka powinna, tak? Dobra, aha, jeszcze jeden. Czyli muszę wszczepić tam, gdzie były te chore zęby. Czyli tu. To były trzy te przednie zęby. No, dawaj. O Jezu. No szkurde, ile ja mam tych zębów tam jeszcze mu wrzucić? Dobra, poszło. Na piątkę znowu. Spora utrata krwi. Odcinek trwa 13 minut. Nie wiem, co mogę w sumie zrobić w tym czasie. Nie wiem. Może być chyba 13-minutowy odcinek, co nie? No, w sumie czemu nie? 13 minut to się nie będzie aż tak długo wrzucał. Czyli widzę, że będziemy mieli w serii tak, że będą dwa odcinki, że będzie jeden odcinek dłuższy, a drugi krótszy. Spoko, może być. Mi to pasuje. Dobra. To teraz idę nagrywać ETS-a. Jutro może CS-a nagram, Wingmana. Bardzo możliwe, że nagram Wingmana właśnie. Czemu ta dyskietka tak wystrzeliła, to ja nie mam pojęcia, bladego! Bo teraz krzyczę naprawdę bardzo głośno! Dobra, sanki za to. Okej, okay. Tutaj... A...
ale nie będę wam spoilerował, co tutaj jest. Już nie zaspoilerowałem w poprzednim odcinku. Wow, dobra, no to ja się żegnam, do zobaczenia i pa pa!